Hej, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego. Zaczynamy tradycyjnie od tematu odcinka. Tym razem jest nim nadchodząca premiera Syberii 4 o podtytule The World Before. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie mówię tego w zapowiedzi odcinka. Ano dlatego, że tutaj chciałbym się skupić na polskiej wersji językowej, ponieważ tym razem, podobnie zresztą jak to było w poprzednich Syberiach, nie będzie jedynie polskich napisów, ale także polski dubbing. Musicie chyba przyznać, że to odświeżające, bo w zasadzie już od wielu, wielu lat dubbing w języku polskim gier przygodowych jest wielką rzadkością. Poprzedni, jaki pamiętam, no to był właśnie chyba w poprzedniej Syberii. O ile jednak tamtej, no nie rozpatrywałem w kategoriach oczekiwanych przeze mnie premier, bo uważałem, że jest niepotrzebna. Tak teraz uważam, że taki głośny przygodówkowy tytuł może trochę pobudzić popularność gatunku. Jednak przybliżyć tym graczom, którzy już zapomnieli o point and clickach, czy też może nowym osobom, które jeszcze dotychczas nie miały z nimi styczności, no, że są takie fajne gry przygodowe, w które się bardzo przyjemnie gra, przy których bardzo miło jest się zrelaksować. Zastanawiam się tylko, czy ta czwarta Syberia będzie taką rasową przygodówką, bo demo no nie do końca mi na to pytanie odpowiedziało, czy też bardziej filmem interaktywnym, w którym nie będziemy mieli wiele do roboty. No w tym drugim przypadku, jeśli jednak tak by się stało, no to ta Syberia 4 nie byłaby wielką pomocą dla tych tradycyjnych, ekwipunkowych także przygodówek. No ale trzeba się cieszyć z małych rzeczy, a polski dubbing, a myślę, że nawet nie jest taką małą, ale nawet i większą rzeczą. A teraz zbiórka, którą warto będzie wesprzeć, bo jej premiera dopiero jutro. Tym razem wyjątkowo powiem o zbiórce, która zadebiutuje dopiero jutro. Green Boy Games, studio specjalizujące się w tworzeniu także przygodówek, co ciekawe na Game Boya, pracuje nad The Shapeshifter 2, oldschoolową grą przygodową, rozgrywającą się w elfickim świecie. Główna postać ma unikalną umiejętność, bowiem może stać się zwierzęciem, którego dotyka, co może być pomocne, by ocalić elfi świat przed urokiem czarodzieja. Zatem na drodze do osiągnięcia sukcesu może choćby latać, pływać, rechotać, chichotać, ryczeć, miauczeć oraz przejawiać jeszcze zupełnie inne, interesujące, przede wszystkim zwierzęce umiejętności. Więcej szczegółów autorzy jeszcze nie podali, natomiast myślę, że gry przygodowe na Game Boya to na tyle unikalna rzecz, że warto mieć tę zbiórkę na uwadze. Sprawdzajcie więc jutro Kickstartera. Płynnie przechodzimy do zapowiedzi odcinka. Conway Disappearance at Delia View to wciągający thriller obserwacyjny, jak nazywają go autorzy, a jego akcja rozgrywa się w Anglii lat 50. XX wieku. W tytułowej miejscowości dochodzi do zaginięcia 8-letniej Charlotte May, a śledztwa podejmuje się emerytowany detektyw Robert Conway, który z okna swojego mieszkania obserwuje sąsiadów i analizuje ich zachowanie. Kiedy w jego głowie pojawiają się pewne podejrzenia, podąża ich tropem i odkrywa nowe dowody, próbując ułożyć elementy układanki w całość. Poza zwykłą obserwacją będziemy rozwiązywać łamigłówki, przesłuchiwać mieszkańców, no i oczywiście także budować profile podejrzanych, a to wszystko po to, by odnaleźć dziewczynkę. Żywą bądź martwą. Gra studia White Paper Games ma mieć premierę jeszcze w tym roku. Jak mógł kidnapper have come to be in the possession of a key? You keep this kind of thing up. You're gonna end up hurt, or worse. Where is my daughter, Mr. Conway? I could feel it again. That drive. A teraz top 7 sierpniowych premier przygodówkowych i około przygodowych. Znajdziecie wśród nich kilka ciekawych tytułów. Między innymi powrót pewnego starego, ale w żadnym razie niezapomnianego klasyka. Behind the Frame to interaktywna opowieść o młodej artystce,
która właśnie kończy pracę nad najważniejszą częścią, ostatnią częścią swojego zgłoszenia do galerii sztuki. To relaksujące doświadczenie, które rzecz jasna nie jest klasyczną przygodówką, ale raczej grą nastawioną na dobrą, spokojną, nieśpieszną zabawę, polegającą na malowaniu, szkicowaniu i retuszowaniu swoich dzieł sztuki, aby pomóc artystce skompletować swoją pracę i jednocześnie odnaleźć i przelać w swoją sztukę własne wspomnienia. Gra przypomina nieco When the Past Was Around. Tutaj mamy malarkę, tam mieliśmy kobietę, której pasją była muzyka. No i jeśli Behind the Frame The Finest Scenery będzie prezentować podobny poziom do wspomnianego tytułu, to będę bardzo zadowolony. Swoboda 1945 Liberation jest unikalnym połączeniem gameplayu przygodówkowego z wywiadami full motion video z prawdziwymi aktorami o tematyce dotyczącej wspomnień ludzi, którzy przeżyli horror II wojny światowej. Zostajemy wysłani do małej wioski Swoboda, położonej w pobliżu granicy czesko-niemieckiej, aby zbadać sprawę pewnych starych sporów. Wkrótce odkrywamy, że sprawa jest połączona z drugą wojną światową i powstaniem komunistycznej dyktatury, która przyszła właśnie po wojnie. Podczas śledztwa natrafiamy na zdjęcie naszego dziadka. Co on tam robił? Czy był w jakiś sposób związany z wojenną przemocą? Musimy odnaleźć prawdę i skompletować jego historię. Aby to zrobić, będziemy oczywiście rozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli horror wojny i mogą nam o niej opowiedzieć. No i oczywiście będziemy mieć możliwość podejmowania decyzji dialogowych i każdy wybór ma mieć znaczenie. Poza tym w grze znajdują się także minigierki, co by rozgrywka nie była zbyt nudna i za mało zróżnicowana. Road 96 to kolejna po wydanym kilka miesięcy temu Hitchhikerze narracyjna przygodówka drogi. Przeniesiemy się w lato 1996 roku. To były piękne czasy, miałem wówczas 13 lat. I wruszymy w podróż. Podczas niebezpiecznej samochodowej wyprawy spotkamy niesamowitych bohaterów i odkryjemy ich w jakiś sposób ze sobą związane opowieści oraz sekrety. Oczywiście, jak to bywa w grach tego typu, będziemy musieli dokonywać wyborów. No i decyzje, które podejmiemy, wpłyną na naszą przygodę, no i zapewne także na losy napotkanych postaci. Podczas tworzenia gry autorzy inspirowali się twórczością Quentina Tarantino, braci Coen i Bonga Joon-ho. Wizualnie gra prezentuje się bardzo przyjemnie, więc myślę, że fani gier raczej bezzagadkowych, a stawiających przede wszystkim na narrację, powinni wrócić do 96 roku. Gra detektywistyczna z bardzo ładną grafiką przedstawioną w rzucie izometrycznym to coś skrojonego specjalnie pode mnie, a przynajmniej z pozoru mogłoby się tak wydawać. W Murder Mystery Machine działamy w ramach ekipy śledczej, która rozpoczyna od badania sprawy zabójstwa znanego polityka. Początkowo wszystko wskazuje na włamanie, które zakończyło się nie tak jak planowano, ale okazuje się, że dochodzenie wciąga śledczych w wir skomplikowanych powiązań związanych ze sobą przestępstw, dalece bardziej zagmatwanych niż zwykłe śledztwo w sprawie przypadkowego morderstwa. Grając będziemy przeglądać miejsca zbrodni, nawigując między różnymi perspektywami, aby zdobywać przeróżne wskazówki. Oczywiście nie obejdzie się bez typowo śledczych przesłuchań i ich analizy, bo będziemy musieli znajdować sprzeczności w zeznaniach, aby zdemaskować winnych, bądź po prostu tych, którzy kłamią. Aby znaleźć prawdziwych winnych, będziemy musieli przygotować odpowiednio nasze miejsce pracy, aby żaden ważny element śledztwa nam nie umknął. Teoretycznie wszystko to brzmi bardzo dobrze i ciekawie, a wygląda jeszcze lepiej, ale jest jedno i to chyba duże ale. A tym czymś są opinie graczy, ponieważ około połowa głosów to oceny negatywne, a to jest bardzo, bardzo niekorzystna statystyka. Gracze zarzucają Murder Mystery Machine średni scenariusz, niezbyt przekonującą kreację postaci, a także nieco frustrującą rozgrywkę. No i szkoda, że wśród aż 14 wersji językowych nie ma tej polskiej.
Almost My Floor to bardzo interesująca przygodówka point and click, osadzona w świecie na pograniczu przerażającego koszmaru i jawy. Kierujemy naprzemiennie dwoma bohaterami. Alex, młodzieniec, który pragnie wrócić do domu i mieć święty spokój, nie jest w stanie dotrzeć do swojego mieszkania, ponieważ po drodze napotyka na przerażające postacie, potwory, dziwne zjawiska i tak naprawdę nie wie, czy to, co widzi, dzieje się tylko w jego głowie, czy jest to rzeczywistość, a może to zwyczajny, przerażający koszmar. Ale to wszystko jest tak autentyczne, że nie wygląda na sen. Drugą postacią jest detektyw Adam Trust, który bada sprawę tajemniczego zniknięcia byłej narzeczonej Alexa. No i to właśnie chłopak staje się głównym podejrzanym w sprawie, no właśnie, czy morderstwa, trudno powiedzieć, bo dziewczyna nie daje znaku życia, ale zwłok nie ma. Także mamy tu spojrzenie na jedną sprawę i na te same lokacje z dwóch różnych perspektyw. No i jednocześnie grę bardzo upiorną, ale z dużą dozą czarnego humoru i specyficzną, ładną grafiką. Wprawdzie Dzień Świstaka ma już 28 lat, ale w grach komputerowych, zwłaszcza w przygodówkach, motyw pętli czasowej dopiero w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Przed miesiącem mówiłem o grze Forgotten City, tym razem zaś jedną z najciekawszych premier sierpnia było 12 Minutes, które jest rozgrywanym w czasie rzeczywistym interaktywnym thrillerem, w którym właśnie będziemy powtarzać do skutku pewne wydarzenia, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Romantyczny wieczór z żoną zamienia się w koszmar głównego bohatera, gdy do jego mieszkania włamuje się detektyw policji i oskarża jego żonę o morderstwo, a nas tucze na śmierć. Ale nagle okazuje się, że wracamy do momentu, kiedy otwieramy drzwi wejściowe. Pętla czasowa jest tutaj niezbyt długa, bo trwa zaledwie tytułowe 12 minut, ale nie znaczy to, że będziemy za każdym razem powtarzać te same czynności i gra przez to będzie monotonna. Choć niektórzy zarzucają jej, że po jakimś czasie zaczyna trochę nużyć, to jednak sam pomysł jest bardzo ciekawy, a i recenzje wskazują, że wiele osób taki model rozgrywki przekonał. Średnia na Metacritic wynosi 77%, a głosów postaciom życzyli m.in. James McAvoy, Daisy Ridley i William Defoe, czyli jeden chyba z moich ulubionych aktorów charakterystycznych. Interesujące są również filmowe inspiracje autorów, bowiem wedle opisu gry na Steamie 12 Minutes łączy napięcie świata ze doznanego z filmu Lśnienie, z klaustrofobią okna na podwórze i rozczłonkowaną strukturą Memento. Cóż, same hity. No i jest polska wersja językowa. Ojciec przygodówek z bardzo skomplikowanymi łamigłówkami logicznymi i pięknymi światami do zwiedzania, a jednocześnie niegdyś, i to przez długi czas, najlepiej sprzedająca się gra komputerowa w historii, doczekał się już, o ile dobrze liczę, co najmniej 4 remake'ów, no i ten ostatni miał premierę właśnie w sierpniu. Autorzy stworzyli wszystkie lokacje od nowa, używając Unreal Engine, no i dostosowali grę także do sprzętu VR, co nie oznacza, że jego posiadanie jest konieczne, ponieważ fani tradycyjnego rozwiązywania zagadek bez użycia dodatkowego sprzętu również mogą cieszyć się nową, piękną grafiką i tymi samymi trudnymi, ale dającymi wielką satysfakcję z ich rozwiązania zagadkami. Swoją drogą ciekaw jestem, czy to już ostatni remake, czy może za 2 lata, w 30. rocznicę powstania oryginału, twórcy przygotują kolejną wersję. Nowy Myst nie zawiera na razie polskiej wersji językowej, aczkolwiek w jednej z aktualizacji autorzy obiecali tłumaczenie gry na język rosyjski i polski, także trzymajmy kciuki, byśmy mogli zagrać w Mysta w rodzimym języku. Wszystko w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego. Miejmy nadzieję do zobaczenia za miesiąc. Trzymajcie się, do usłyszenia.